Dzień dobry, Nordic Walkerzy. Witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny trening. Dziś znów jestem na Pogórzu Izerskim. Właśnie wyruszyłem ze wsi Antoniów, która charakteryzuje się tym, że przede wszystkim na niewielkim jej fragmencie zachowały się piękne domy przysłupowe. No nie tyle się zachowały, co znaleźli się tam ludzie, którzy postanowili je uratować i odrestaurować. Bardzo lubię tą wioskę, szczególnie, że sam jestem miłośnikiem domów przysłupowych. Ba, nawet nie tyle miłośnikiem, co szczęśliwym posiadaczem. O czym jeszcze na samym końcu filmiku Wam opowiem, więc do dzieła. Chciałem Wam dzisiaj zaproponować trening, który będzie miał na celu wzmacnianie mięśni podudzia. Jak wiecie, cały czas jeszcze borykam się z pozostałościami po kontuzji i rekonwalescencja po zerwanym ścięgnie Achillesa trwa, więc cały czas ćwiczę. Natomiast tak sobie pomyślałem, że dosyć często mam głosy od Was, Nordic Walkerów, z pytaniami o bolące piszczele. No, jest to niewątpliwie problem, szczególnie dla osób, nie wiem, czy ja dobrze idę, dla osób, które trenują intensywnie i startują w zawodach. Poczekajcie. No nie za ciekawie wygląda ta droga, ale tędy niby mam iść. No więc idę. No więc startujących w zawodach. Więc, moi drodzy, żeby poradzić sobie z bolącymi piszczelami, trzeba po pierwsze je dobrze rozgrzać, szczególnie jeśli czekacie start w zawodach, to przed startem w zawodach pół godziny rozgrzewka to najmniej, 15 minut ćwiczeń w miejscu, 15 minut w marszu, do tego ćwiczenia wzmacniające na treningach i częste rozciąganie. Także zaraz to wszystko Wam pokażę i zróbmy sobie właśnie taki trening na łydki i piszczele. Do dzieła! Chciałem najpierw solidnie się rozgrzać, bo jest dosyć rzeźko, ale teraz, żeby najprostsze ćwiczenia rozgrzewające na mięśnie podudzi, to naprzemienny marsz w miejscu, takie wspięcia na palce. Jeśli uda się stanąć tak, żeby pięta była trochę niżej, tym lepiej. Długo, długo, długo. Następnie na obunóż wspięcia na palce i na pięty. Tak. I naprzemienne unoszenia palców do góry. Tu właśnie te mięśnie piszczelowe zaczynają nam się rozgrzewać. Może być obunóż. Tak. I naprzemienne. Także taką rozgrzewkę sobie zawsze wykonaj. Zawsze wtedy, kiedy wiesz,
że piszczele będą bolały. Chyba nie powiedziałem, gdzie idę. Za cel dzisiejszej wycieczki wybrałem sobie górę Tłoczynę, więc właśnie trasa z Antoniowa na Tłoczynę. Let's go! Dlaczego mięsień piszczelowy przedni boli? No, jest to niestety, moi drodzy, dosyć mały mięsień, płaski mięsień. On ma małe możliwości kumulowania w sobie energii, więc w momencie, kiedy rusza szybko, wykonuje intensywną pracę, bardzo szybko tą energię traci, zakwasza się, jest niedotleniony i odmawia posłuszeństwa. Musi minąć dopiero kilkanaście minut, zanim się do tego albo przyzwyczaisz, albo mięsień jako tako się zregeneruje. Ukrwienie dostarczy mu znowu troszeczkę tlenu i wartości odżywczych i zacznie znowu działać. Także im bardziej będzie ten mięsień wzmocniony przez przez nasze treningi i im lepiej go rozgrzejesz przed wysiłkiem, tym będzie mocniejszy, tym powiedzmy, że może te dolegliwości będą mniejsze. No, w końcu zaczęła się jako taka trasa, piękna trasa, gdzie mogę zacząć wbijać kije, więc podnoszę tempo i za chwilę pokażę wam ćwiczenia wzmacniające na mięśnie łydek i na mięśnie piszczeli. Jestem na szczycie i widok tu jest. O taki, ale zobaczymy to gołoboże. No i zobaczcie. Myślałem, że tu na górze pokażę wam ćwiczenia, ale już widzę, że nie, bo jakby nie ma gdzie tutaj stanąć, więc idę poszukać jakiegoś miejsca, gdzie można sensownie to zrobić i zaraz zrobimy sobie te ćwiczenia wzmacniające. Zarówno na potrzeby ćwiczeń mięśnia brzuchatego łydki, czyli tego mięśnia z tyłu podudzia, jak i przedniego mięśnia piszczelowego, tego z przodu, potrzebujemy podłoża, potrzebujemy skosu, potrzebujemy takiego skosu. Może to być krawężnik, może to być lekki taki spadek gdzieś na jakimś zboczu. Ja słuchajcie, znalazłem akurat, może nie jest to krawężnik, ale taki słupek. To na tym słupku pokażę wam ćwiczenia na mięsień brzuchaty łydki. A tutaj sobie gdzieś odgarnąłem kawałek kamienia i na nim pokażę wam te ćwiczenia wzmacniające mięśnie piszczelowe. Zaczynamy od mięśni brzuchatych łydki. Nie wiem, czy tu się zmieszczę z dwoma nogami. Chyba będzie mi ciężko, ale spróbuję. Kijami spróbuję się tutaj jakoś zablokować. Słuchajcie, stajemy tak, żeby pięty były niżej niż palce i wspinamy się wysoko, jak najwyżej. I opuszczamy w dół, tak żeby poczuć, że mięśnie łydki nam się mocno rozciągają i w górę wysoko na palce. W dół i w górę na palce, w dół i na palce. To nie musi być szybkie. Staraj się wytrzymać chwilę w tym spięciu na samej górze. Nie jest to łatwe na takim pienieczku,
Więc spróbuję to zrobić na jednej nodze, bo tymi dwoma chyba trochę się ciężko mi tu utrzymać. Więc tak samo możemy to ćwiczenie dobić na jedną nogę, co jest nawet jeszcze trudniejsze. Czyli stajemy sobie jedną i wspinamy się tu, tu. Czekajcie, muszę się jakoś tu zacząć blokować. O, wspięcie. Śliskie to jest. O, sobie trochę. Może będzie trochę lepiej? Chyba tak? O, zdecydowanie. Czyli wysoko na palce, wysoko na palce, wysoko na palce, wysoko na palce. Nie mogę utrzymać równowagi. O, teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tyle, ile możesz, do dziesięciu co najmniej. Druga noga. Raz, to ta słabsza. Dwa, patrzcie jak. Nie mogę wspiąć się na palce, jaki słaby jest ten mięsień cały czas. Słabiutko. Słabiutko. No niestety. Niestety. Słabiutki jest ten mój mięsień cały czas, no ale trzeba ćwiczyć. I ćwiczenie na przednią część podudzia. Stajemy sobie, stanę tak, żeby nogę mieć dosyć mocno niżej. Chodzi mi o to, żeby ten mięsień przedni podudzia jak najmocniej rozciągnąć, potem żeby miał jak najdłuższą drogę do pokonania. Jak najmocniej rozciągnąć, jak najmocniej spiąć. Szukamy sobie takiego miejsca, gdzie nogę możemy postawić, jedną nogę dosyć nisko, tak żeby stopę opuścić, położyć płasko jak najniżej i teraz wysoko ją zadzieraj w górę, w dół. Mamy w tym momencie mięsień maksymalnie rozciągnięty i całą drogę pokonujemy, którą może on wykonać. To jest jego pełen zakres ruchu. Tu ten mięsień w tym momencie pracuje. Myślę, że są to proste ćwiczenia i możemy je powtarzać jak najczęściej na treningach, a być może problem bolących piszczeli stanie się trochę mniejszym problemem. Zmykam na dół, na dole jeszcze pokażę Wam ćwiczenia rozciągające, bo tak jak musimy te mięśnie rozgrzać, wzmocnić, tak i musimy zadbać o ich elastyczność poprzez ćwiczenia rozciągające. Dwa ćwiczenia rozciągające na przednią część podudzia i dwa ćwiczenia rozciągające na tylną część podudzia. Zacznijmy sobie od tych dwóch na przednią część, które jednocześnie możemy połączyć z rozciąganiem mięśni uda. Unieś sobie stopę wysoko do góry, złap za czubek palców, przyciągnij kolano do kolana, a skupiamy się tutaj na stopie, żeby przyciągnąć ją jak najmocniej do pośladka i cały czas przyciągając mocno tutaj palce, tak żeby poczuć, że tu ta przednia część podudzia nam się ładnie rozciąga. I tak wytrzymujemy przynajmniej 20 sekund. Drugie ćwiczenie. Jedną nogę postaw sobie daleko do przodu, drugą jak najdalej wypchnij w przód. Przy nodze z przodu uważaj, żeby kolano nie wyszło przed stopę. Nogę z tyłu połóż całą płaską. Zauważ, że stopę kładę płasko na ziemi. Grzbiet stopy, czyli górę stopy kładę płasko na ziemi, bo chcę, żeby tutaj od stopy przez podudzie z przodu nam poczuć rozciąganie. Ale jednocześnie to ćwiczenie fajnie rozciąga nam całe przednie pasmo mięśni nóg. Co więcej, jak sobie jeszcze odchylimy tułów do tyłu, no to mamy jeszcze fajne ćwiczenie rozciągające na mięśnie klatki piersiowej. Wyciągamy kręgosłup w drugą stronę i jest super. Z kolei, żeby rozciągnąć mięśnie łydki, mięsień brzuchaty łydki czy trójgłowy łydki, wystarczy nam oprzeć jedną nogę z przodu, zaprzeć się piętą tak, żeby wciskać ją jak najmocniej w dół do ziemi. Na kijach możemy się podtrzymywać
i dociskamy tą całą nogę do tyłu i w dół. Idealnie, jeśli byśmy się tutaj zaparli na kijach i jednocześnie sobie wyciągali ramiona do przodu. Można spróbować złapać palcami palce i jeszcze przyciągnąć je do siebie. Drugie ćwiczenie rozciągające na mięśnie łydki z tyłu, jak i całe pasmo mięśni tylnych nogi, jest w sumie trochę podobne, ale pokażę jej po jak może wyglądać. Połączymy sobie to samo ćwiczenie, może teraz na tą nogę, to samo ćwiczenie pokażę jak może wyglądać w skłonie, czyli najpierw po kijkach tutaj nisko się opuszczamy, wykonujemy skłon, ramiona wyciągam do przodu i teraz palce pójdą w górę, tak żeby poczuć, że tu ta mięśnie łydki zaczynają się rozciągać jeszcze mocniej. Napiszcie w komentarzach, jak sobie radzicie z bolącymi piszczelami. Czy macie swoje ulubione ćwiczenia na tę partię mięśni, rozciągające, rozgrzewkowe, wzmacniające? Czy często was ten problem dotyka? Być może wspólnie jeszcze znajdziemy jakiś sposób, żeby sobie z tym poradzić i wasze podpowiedzi przydadzą się też innym Nordic Walkerom. A tymczasem pięknie pada śnieg i nie wiem czemu, ale czuję zapach grzanego wina. Mam nadzieję, że dzisiejszy trening się wam spodobał. Słuchajcie, miejsca, które wam pokazałem, są na wyciągnięcie ręki: Dolny Śląsk, Pogórze Izerskie. Jeśli tylko będziecie się zastanawiali, gdzie następnym razem pojechać na weekend albo na wakacje, to uwierzcie mi, nie trzeba lecieć samolotem setki kilometrów, żeby przeżyć i zobaczyć piękne miejsca. Wystarczy udać się na Dolny Śląsk i odwiedzić domy szachulcowe i ich gospodarzy, którzy często włożyli bardzo dużo siły, krew, pot i łzy, to by ratować często maksymalnie zniszczone i zapomniane domy. Mam wrażenie, że wiem, co mówię, bo mam zaszczyt być opiekunem jednego z takich domów i serdecznie was do odwiedzenia domu w Gajówce zapraszam.